Witam was moi drodzy, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejne wideo unboxingowe. Moi drodzy, dzisiaj mamy, jeżeli dobrze widzę i dobrze pamiętam, 4 marca, w dniu wczorajszym, odbyła się światowa premiera nowej konsoli od Nintendo, czyli Nintendo Switcha. I wiecie co? W dniu wczorajszym Nintendo Switch, że tak powiem, doszedł do moich rąk i mamy go dzisiaj tutaj przed sobą, tutaj kawałek, wy jeszcze go nie widzicie, ale za chwilę go zobaczycie, może nawet teraz już go wam pokażę, prawda? Oto i Nintendo Switch, a dokładniej coś, co chciałbym nazwać tak jakby zestawem startowym Nintendo Switcha. Ale po kolei, moi drodzy. Na samym wstępie chciałbym bardzo podziękować sklepowi X.com, sieci sklepów X.com raczej powinienem powiedzieć, z tego względu, że nie dość, że zadzwoniono do mnie w dniu wczorajszym, że mój Nintendo Switch oraz gra The Legend of Zelda Breath of the Wild są już dostępne i podkreślę tutaj, jest to egzemplarz kupiony za moje pieniądze, więc to nie jest żaden materiał sponsorowany, po prostu chcę podziękować sklepowi, który nie dość, że zadzwonił, że proszę bardzo, już są dostępne do odbioru, może pan je odebrać, to jeszcze dodatkowo zostały mi złożone życzenia urodzinowe, jak słodko, po prostu bardzo dziękuję, że ktoś pamiętał, że mam urodziny. No i moi drodzy, tak jak widzicie, to, co leży przed wami, jest to nowa konsola od Nintendo, Nintendo Switch. I zaczniemy sobie właśnie rozpakowywać ten zestaw startowy, bo jak wiecie, Nintendo Switch jest sprzedawane tylko jako konsola, a może aż jako konsola. I niestety gry trzeba dokupować osobno. W tym momencie bodajże na rynku dostępne są 3 tytuły na Switcha, w wersji oczywiście fizycznej, ale do tego też również dojdziemy. Tak, gdybym potrzebował przy okazji, gdybym potrzebował coś rozpakować, moje wierne nożyki są dzisiaj ze mną, więc nie będę musiał przerywać nagrywania, tylko po to, żeby lecieć do innego pokoju i przynieść sobie nożyki. Także na samym początku zaczniemy od odpakowania samej konsoli, potem odpakujemy sobie The Legend of Zelda Breath of the Wild. Powiedzcie, że to jest naprawdę ładnie zrobiona okładka, proszę bardzo, możecie się jej przyjrzeć, piękna jest ta okładka, a potem dodatkowo odpakujemy sobie i powiemy, dlaczego akurat to, a nie co innego. No i moi drodzy, zacznijmy od samego pudełka. Pudełko, jak zwykle od Nintendo, jest niezwykle estetyczne i proste w swoich założeniach. Co mamy? Mamy pokazane, co ta konsola tak naprawdę potrafi, czyli w tym wypadku jest to chyba Joy-Cony włożone w ten Joypad, czy jak oni to tam nazywają, zaraz się pewnie dowiemy, jak oni to nazywają. Widzimy również, jak możecie zaobserwować, w tym miejscu znajduje się zarówno konsola, jak i docking station do konsoli. Oczywiście logo Switcha, w tle widać jakąś tam grafikę prezentującą, że mamy telewizor i ogólnie nic poza tym na tym wspaniałym opakowaniu nie ma, prawda? Otóż nie. Na opakowaniu znajduje się również mała informacja odnośnie tego, że w przyszłości są planowane różne wersje kolorystyczne Switcha. Skąd to wiem? Jakiś czas temu Nintendo, że tak powiem, poinformowało, że zastanawiało się nad tym, czy nie zrobić jakichś dodatkowych wersji Nintendo Switcha, a to z okazji The Legend of Zelda, tam 20 któregoś lecia, a to z któregoś lecia Mario. I jest to całkiem dobry pomysł według Nintendo, ponieważ kolorowe Joy-Cony sprzedają się nadzwyczaj dobrze i ogólnie wersja kolorystyczna, z tego co się dowiedziałem, sprzedaje się równie dobrze co wersja standardowa, czyli szara. Ja wybrałem sobie właśnie tą neonową wersję Switcha, ponieważ uważam, że śmiesznie to wygląda w takich kolorach, a nie takie całkowicie szare. No czasami jakieś kolory w życiu się przydadzą. Przy okazji popatrzmy sobie jeszcze, co znajduje się na pudełku, popatrzmy na boki. Pierwsze co możemy zaobserwować tutaj, ściana tekstu, którą nie będziemy czytać, bo to jest co znajduje się w pudełku. Za to możemy zobaczyć na ikonografii, co znajduje się w pudełku. Znajduje się konsola, która ma numer systemowy HAC001, czyli jest to pierwsza rewizja konsoli. Jest to zazwyczaj tak samo jak w przypadku konsol od Microsoftu i Sonego. I zresztą Nintendo tak samo miało z Nintendo Wii U, że mieliśmy oznaczone dokładnie, którą wersję konsoli mamy. Mamy dwa Joy-Cony, Joy-Con lewy i Joy-Con prawy. Mamy, z tego co widzę, jest to chyba zasilacz, mamy właśnie też docking station, mamy też dock do Joy-Conów, mamy dwa strapy, tego to nie wiedziałem, no i HDMI. Znowu dostaliśmy HDMI. Z tyłu piękna grafika, z prawej strony również zaprezentowanie tego, co Switch może robić, to znaczy
Od góry, tak jak zapewne widzicie, mamy tutaj, że możemy grać na dużym telewizorze, możemy grać w podróży, możemy włożyć i zrobić to, no, że możemy grać w multiplayera w podróży. I to jest właśnie to, co mnie interesuje w Switchu. Możemy grać w multiplayera w podróży. Wskażcie mi konsolę przenośną, która do tej pory właśnie coś takiego miała, że możemy grać w multiplayera na jednej konsoli w podróży. To znaczy, idąc sobie gdzieś, weźmiemy drugiego pada i możemy po prostu komuś go wręczyć i masz, zagraj z nami. Do tej pory tego nie było, dlatego uważam, że to jest świetny chwyt marketingowy ze strony Nintendo, że w ogóle o tym wspomniało, bo nawet jeżeli bodajże PlayStation Vita coś takiego posiadała, bo tylko PlayStation Vita mi się kojarzy, że mogła coś takiego posiadać, to nie było to aż tak bardzo rozreklamowane, a to oznacza, że ktoś tutaj nie odrobił lekcji, nie wiedział jak przyciągnąć do siebie klienta, ale to tak mniejsza z tym. Dobra, odpuśćmy, bo od wczoraj ta konsola leży, od wczoraj mnie kusi. Dzisiaj mamy w tym momencie, kiedy ja to nagrywam, godzinę 16, moi drodzy. Od wczoraj, od godziny około 21, ja posiadam już tą konsolę w swoich rękach. O 23, gdzieś przed 23 byłem krótko w domu i od tamtej pory konsola leży i czeka na odpakowanie. Także wyobraźcie sobie, jak ja jestem zniecierpliwiony i dlatego buzia mi się nie zamyka. Sorry za to. No i dobra, popatrzmy. Mamy otwarcie standardowe. Nintendo lubi takie otwarcie, więc nie, tutaj nie krzyczmy. No i zobaczmy, co mamy w środku. To wygląda ładnie. To wygląda bardzo ładnie, bardzo schludnie i estetycznie. Czyli tak jak zwykle u Nintendo. Mamy lewy i prawy Joy-Con. Wyciągnijmy go sobie. Zacznijmy od lewego Joy-Cona. Jezu, jakie to jest śmieszne. Jakie to jest śmieszne, jakie to jest w ogóle... Czuć, że jest gramatura tego. Zobaczcie. Mamy lewy i prawy Joy-Con. Może ja je też od razu wyciągnę z papierka. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Oczywiście wszystko jest ładnie zapakowane. Wszystko jest ładnie opisane, słuchajcie. Więc Nintendo się jak zwykle postarało. I powiem wam, że fajnie się to trzyma i jest to fajne w ręku. To nie jest takie, że wiesz, o wiecie, no bierzemy sobie i nie wiemy co tak naprawdę, co z tym zrobić. To się fajnie trzyma w ręku. Nie jest to ani za ciężkie, ani za lekkie i daje dużą swobodę ruchów. Poza tym, wiecie czego się bałem? Bałem się, kiedy oglądałem wszystkie zapowiedzi Switcha, że będzie to nieporęcznie, że wiecie, człowiek nie będzie wiedział, co tutaj zrobić z tymi poszczególnymi gałkami analogowymi, przyciskami i w ogóle. A jak się okazuje, jest to bardzo fajnie leżące w ręce. Co prawda trochę źle są moim zdaniem umiejscowione spusty i w ogóle, ale fajnie się je naciska. Fajny dźwięk wydają, tak jakby nie było. Słuchajcie, bo wy tego nie usłyszycie, muszę zrobić tak. Żebyście to usłyszeli, może nawet tego nie usłyszycie, bo mam zewnętrzny mikrofon podłączony i on możliwe, że tego nie zbierze, ale co tam. No i powiem wam, fajnie się to trzyma, fajnie to wygląda i rzeczywiście jest to lekkie i poręczne, bo to mnie przerażało, że może to nie być aż tak lekkie i poręczne. No i oczywiście też od razu zaprezentuję wam tutaj funkcję, różnicę między tymi dwoma Joy-Conami, bo ludzie mówią, chwila, ale te Joy-Cony to nie różnią się niczym. Dlaczego ich nie można na odwrót? A no nie można, bo jak widzicie już u samego dołu, tu znajduje się kamera, która jest w stanie, tak jak pokazywało Nintendo, rozpoznać, czy to są nożyczki, czy to jest kamień, czy to jest papier, czy postawimy tutaj kulkę, czy stożek, czy cokolwiek innego, czy jakiś sześcian, cokolwiek. Także kamera jeszcze, no wiadomo, na odległość ta kamera, z tego co zrozumiałem, działa. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda i bardzo przyjemnie się to trzyma. Położę to na razie na bok, bo nie chcę tego, wiecie, nie chcę tego popsuć i chcę, żebyście też to widzieli. Druga sprawa to jest sama konsola. Sama konsola, którą podobno trzeba się obchodzić z nią jak z jajkiem, bo niestety ekran bardzo łatwo można sobie zepsuć. I się tego niestety boję, że ten ekran szybko pójdzie w pizdu, jeżeli nie będę o niego dbał, ale zawsze dbam o swoje sprzęty, więc najprawdopodobniej będę musiał kupić sobie jakiś protecting screen. No i zobaczmy, 6,2 cala, jeżeli mnie pamięć nie myli, ładnie to wygląda. Cześć wam, widzicie mnie, w jaki sposób ja to nagrywam. Słuchajcie, ładnie to wygląda, Nintendo Switch, odpalcowało się, przepraszam was za to, będziecie to niestety musieli ścierpieć. Tutaj, z tego co rozumiem, jest
właśnie nóżka, żeby można było sobie postawić i wiecie, i oglądać coś. Szkoda, że chyba YouTube'a na tym chwilowo jeszcze nie ma, albo za kilka tygodni wyjdzie i w ogóle. Tu mamy, z tego co widzę, port micro HDMI, jeżeli się nie mylę, nie wiem. Zobaczmy, co mamy u góry konsoli. U góry konsoli, moi drodzy, mamy. W tym miejscu będzie się wkładać cartridge z grą. Jak to ładnie wychodzi? Ładnie wychodzi, jest to fajnie zrobione, nie jest na jakąś gumkę, że to gdzieś na bok idzie, patrzcie, PlayStation Vita, tylko jest to zrobione rzeczywiście w taki sposób, takimi gumowatymi zatrzaskami, więc one się aż tak szybko nie urwą, plus to wychodzi do góry. Jest tu chyba zwykły mini jack. Mamy podgłaśnianie i ściszamy i mamy przycisk włączania. Czyżby to było wszystko? Spójrzmy od boków. Nic więcej nie widzę. Zastanawiam mnie, gdzie tutaj włożyć kartę pamięci dodatkowej, ale to pewnie się dowiem, czytając instrukcję obsługi, bo wiecie, instrukcję obsługi należy przeczytać, a nie tylko o, mam instrukcję obsługi. Nie mam instrukcji obsługi, wyrzuciłem ją i zapomniałem, że istniała. Anyway, zobaczmy, co jest dalej tutaj w tym zestawiku. Ładny karton, fajnie to jest zrobione, wiecie, to jest sztywny karton, żeby nic nigdzie nie latało, także spokojnie, że tak powiem. Widzę pierwszego strapa. Widzę też drugiego strapa. No to są te słynne strapy i niestety szare. To jest moje jedyne, że tak powiem, małe ale odnośnie zestawów Nintendo Switch. Są takie strapy w kolorach neonowych, czyli neon blue i neon red, czyli neonowym niebieskim i neonowym czerwonym, jakbyście jeszcze nie zrozumieli. Słuchajcie, i są takie szare. Te szare są fajne, bo wiadomo, jeżeli mamy szarego Switcha, no to wyglądają one identycznie i nie odstają od tego. Ale do kolorowych wydaje mi się, że Nintendo mogło dodać kolorowe strapy. Oczywiście strapy są również przedłużeniem i troszeczkę inaczej, że tak powiem, skonstruowanym na mikroklik zwykły, że tak powiem, jak to wsuwamy w któryś z tych... możemy nawet to spróbować zrobić, z tego co ja rozumiem, to się powinno po prostu wsunąć. Wsunąć? Boże, boję się, że popsuję. Nie, to się wsuwa, tu jest prowadnica. Wow! Aż kliknie. Naprawdę? Tylko tyle? Czy może aż tyle? A może już zepsułem, czy coś? No, to tak schodzi. What? Nie wiem, przeczytam instrukcję, może się dowiem, nie chcę popsuć. Dobra, i mamy obydwa. No i teraz zobaczcie, mamy takie, mamy kolor, a można je zamieniać stronami. No spoko. Mamy te właśnie strapy, które sobie przewiązujemy w taki sposób, ściągamy w taki sposób, żeby po prostu Joy-Con, w razie gdyby nam się ręce zmęczyły, możemy sobie puścić, o, Joy-Con wisi. I nam nie spadnie z ręki. To jest akurat fajny pomysł, który po prostu Nintendo ściągnął sam od siebie jeszcze z czasów posiadania Nintendo Wii. Więc to jest taki, wiecie, duperel, który mógł być bardziej dopracowany i mógł być po prostu... Mogliśmy tu dostać tą wersję kolorystyczną, która jest dostępna i bodajże kosztuje w granicach 30 zł za dwie takie rzeczy. To jest troszeczkę cena, że tak powiem, zaforowa jak dla mnie. No ale niestety musimy się zmierzyć z tym, że Nintendo, sprzedając dość tanio tą konsolę, będzie chciało sobie odbić na akcesoriach, bo taka jest niestety prawda. Nintendo Switch jest tanie, ale Nintendo musi sobie w jakiś sposób odbić koszty produkcyjne, więc w jaki sposób to zrobią? Ano najzwyczajniej w świecie wykorzystując do tego akcesoria. Wszelkie możliwe akcesoria do Nintendo Switcha, które możemy kupić, bo nie wiem czy wiecie, ale lewego i prawego Joy-Cona możemy kupić osobno. To tak jakbyście, nie wiem, popsuje wam się tylko lewy Joy-Con, no to musicie wymienić tylko lewy. Nie jesteście zmuszeni kupować od razu zestawu, tylko możecie kupić jeden lewy, potem wymienić jeszcze prawy, etc., etc. Więc to jest akurat fajnie pomyślane tutaj, ale no niestety, ceny są zaporowe, bo bodajże za jeden Joy-Con trzeba zapłacić w granicach 120 zł, a za zestaw tych Joy-Conów trzeba zapłacić w granicach 180 zł, więc całkowicie nie opłaca się kupować pojedynczych Joy-Conów, no chyba, że bardzo was przyciśnie. Ale to na szczęście nas na razie nigdzie nie przyciska. Popatrzmy, co mamy tu dalej. W tym. O, to jest właśnie to, o czym mówiłem. To jest, moi drodzy, to jest coś, co ma imitować nam pada. Tu wkładamy Joy-Cony. Nawet nie będę tego znowu próbował robić.
kawałek plastiku z powerbankiem, jeżeli... Nie, bez powerbanka. Ha, proszę bardzo, jak Nintendo nas zaoszczędziło. Jest też taka wersja, ale z powerbankiem. To znaczy, w tym środkowym znajduje się bank, czy też raczej bateria, która zasila dodatkowo Joy-Cony, które również trzeba osobno ładować. Hurra, no po prostu wspaniale. No i co? No i oczywiście, jeżeli podepniemy do ładowania takie, wiecie, te nasze Joy-Cony, no to trzeba je w jakiś sposób podładować. No to normalnie, jeżeli nie mamy nic do ładowania, to ładujemy je wpinając do konsoli tutaj. A jeżeli posiadalibyśmy taki właśnie strap, tylko że z bateryjką w środku, która również jest dostępna w sprzedaży i kosztuje coś około 200 zł. Ura, wydatki! No to, moi drodzy, tym wystarczy sobie załadować, bo tutaj jest wejście bodajże USB mini B albo mini C, nie wiem, nie pamiętam teraz dokładnie. No i wpinacie tu wtedy Joy-Cony i Joy-Cony ładują się właśnie w takiej stacji dokującej. Jest to fajnie pomyślane, tylko szkoda, że dostajemy tą tańszą wersję, ale wiecie, lepiej, że dostaliśmy tańszą wersję i że dostaliśmy w ogóle coś takiego dla tych, którzy nie chcą grać Joy-Conami w taki sposób, że mają dwa Joy-Cony i przestrzeń pomiędzy nimi, tylko wolą usiąść i o, mam pada, ciach, 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 no i proszę bardzo, coś takiego. Fajnie, że w ogóle o czymś takim pomyślano. Popatrzmy dalej, tu mamy important information. Jeżeli chcielibyście przeczytać important information, tu znajduje się QR kod, który możecie czytać. Jeżeli byście byli zainteresowani tym, co jest tutaj, a co jest również znajduje się w internecie, powinienem powiedzieć. Następna rzecz, następne dwie rzeczy powinienem powiedzieć. Zasilacz, którego nawet nie będę odpakowywał, bo jest to najzwyczajniejszy zasilacz. No i oczywiście kabel HDMI, który jest identyczny jak w przypadku Nintendo Classic Mini NES. Jest identyczny, czarny i też jest brandowany z tego, co widzę, tak? Dobrze widzę, brandowany logiem Nintendo. Także to na razie sobie wraca tutaj. Czyli jedyna rzecz, która nam pozostała w tym momencie, moi drodzy, to zamknięty w folię bąbelkową. Matko jedyna. Dock. Docking station. Słuchajcie, naprawdę chyba bali się, że to może im pęknąć. Patrzcie. Folia bąbelkowa i folia zabezpieczająca. Znaczy się taka pianka zabezpieczająca. I w środku, z tego co widzę, znajduje się właśnie dock do Nintendo Switcha. Przypatrzmy się, w jaki sposób on tu wygląda. Tu mamy coś, czego nie chcę otwierać. Okej! Okay. Management. Tędy będą wychodzić wszystkie kable, czyli mamy management kabli. Ja po prostu, osoba, która to wymyśliła w Nintendo, powinna dostać, nie wiem, Lamborghini czy coś w tym stylu. Tu wkładamy AC, to jest mądre posunięcie. Tu wkładamy AC adapter. Tu mamy dodatkowo USB 3.0 i HDMI out. Super. A co mamy na boku? Dodatkowe dwa wyjścia USB, ale bodajże 2.1. Tu mamy 3.0. A, zobaczcie, jacy spryciarze. Chcemy coś podłączyć, szybko naładować. Musimy podładować przez port, który jest ukryty z tyłu i możemy sobie wypuścić kabelek, który będzie gdzieś tam zwisał. Nie no, fajnie to wygląda i znowu opalcowałem wszystko. Matko jedyna, dlaczego ja tak wszystko palcuję dzisiaj? No i zobaczcie. Fajnie to wygląda. Tu jest jeszcze, a tutaj jest jeszcze, z tego co widzę, czy coś tu jeszcze jest? Nie ma. Tu jest jeszcze, z tego co widzę, dioda wskazująca, że jesteśmy podłączeni do telewizora i w sumie to wszystko. Nic więcej nie widzę, żeby było w tym zestawie, więc go sobie tutaj zrobimy malutki, słuchajcie, porządek. Ja sobie to tutaj podstawiam i sobie ustawimy, tak żeby to ładnie wyglądało. Czyli po pierwsze, mamy docking station do konsoli, tak? To jest konsola z docking station. Dodatkowo mamy lewy i prawy Joy-Con. To wygląda naprawdę, słuchajcie, to wygląda ciekawie. Tu mamy oczywiście możliwość grania, tutaj mamy strapy do Joy-Cona i z tego co widzę, to z Switcha mamy wszystko, jeżeli chodzi o samą konsolę, bo tak jak mówiłem, mam tutaj przy sobie zestaw startowy, to znaczy teraz rozpakujemy sobie Zeldę Breath of the Wild, która jest podobno grą, że tak powiem, najlepiej sprzedającą się w historii o najwyższych ocenach. Zobaczmy sobie w ogóle tył. Race to the Decipher of the Past. W ogóle z tego co się dowiedziałem, jedna rzecz mnie tutaj zastanowiła, tak dla was. I think you are now ready to hear what happened 100 years ago.
wydaje mi się, że jesteś gotowy, żeby usłyszeć, co zdarzyło się 100 lat temu, czyli żyjemy w kolejnej opowieści, legendzie Zeldy. The Legend of Zelda, legenda Zeldy, Breath of the Wild, czyli oddech... A co? Dobra, w ogóle ciekawostka odnośnie tego pudełka. Wielkość pudełka. Dla tych, którzy nie mogą sobie uzmysłowić wielkości pudełka, tu jest moja ręka. Wysokość pudełka jest taka jak wysokość pudełek Blu-ray, czyli na przykład pudełek od PlayStation 4. Grubość jest taka jak od PlayStation Vita. Głębokość pudełka jest taka jak tego od PlayStation Vita, czyli mamy kolejny ciekawy twór od Nintendo. Jestem ciekawy, jak wygląda kartridż i jak smakuje, bo w ogóle śmieszna sprawa. Nie wiem, czy słyszeliście, ale kartridże do Nintendo Switcha, plastik od kartridży do Nintendo Switcha ma w sobie pewną mieszankę jakichś składników, które nie są toksyczne, ale sprawiają, że plastik smakuje w taki sposób, że zaczyna Was odrzucać. Jest to zabezpieczenie, żeby dzieci nie połknęły przez przypadek kartridży. Moje pytanie brzmi... Na jaką cholerę to zostało zrobione? Które? No dobra, wiem, że niektóre dzieci mogą połknąć kartridż, bo słyszałem o takich przypadkach. Poza tym musimy zrobić ciach, 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 bo niestety nie mogę dostać się do środka. Chciałbym tego nie robić w taki sposób, ale niestety muszę. No i zobaczmy, zobaczmy, co tak naprawdę kryje się. Jest to niezwykle lekkie i z tego, co zdążyłem podejrzeć do środka, niestety nie ma tego, co Nintendo obiecało, że będzie. Czyli instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi, czyli Nintendo niestety poszło za nie tyle głosem serca i głosem tego, co mówili gracze, czyli o, instrukcja obsługi, chcielibyśmy znowu mieć instrukcję obsługi, tak jak za czasów Wii U i w ogóle starych gier i w ogóle i w szczególe. Niestety Nintendo nie poszło za głosem rozsądku i zrobiło tak, jak wszyscy pozostali. A to wszystko? Naprawdę to wszystko? Upchnęliście jeszcze na ten mały kartridż PEGI 12. Nie wierzę. Tak naprawdę, Nintendo? You fucking serious? To jest kurde małe. Niczym nie pachnie, nie będę próbował tego gryźć. Jeszcze mnie nie powaliło aż tak bardzo, żeby nawet próbować coś takiego zrobić. Wybaczcie mi, ale to jest małe i trochę zaskakujące, że tyle miejsca potrzeba na taki mały kartridż. Zostań sobie, położymy ciebie tutaj, powiedzmy. Okej, przeżyłem pierwszy szok odnośnie wielkości kartridża. Ale jeżeli ten kartridż mieści sobie do 200... Na chwilę obecną te kartridże mają pojemność do 256 GB. Technologia? Co ja mam wam innego powiedzieć? Technologia? Witamy w XXI wieku. No, jestem zaskoczony i mnie lekko zatkało. Szkoda, że niestety, tak jak już wspomniałem, Nintendo nie posłuchało tego, co fani poprosili, czyli o instrukcję. Z tego, co wiem, niektóre gry będą wychodziły z instrukcją. Na pewno jedną grę, dwie gry, które wiem, że wyjdą z instrukcją, przypominającą instrukcję gier z Nintendo Entertainment System, czyli z tamtych czasów. Nie mam niczego pod ręką, więc nie pokażę wam, jak takie wyglądały. Ja mógłbym wam pokazać bodajże Top Guna, bo niestety mówię instrukcję od Super Mario Bros. Gdzieś wcięło. Niestety, kiedyś się może znajdzie, ale wiem, że na pewno The Binding of Isaac oraz Bomberman R, które wkrótce się pojawią na tej konsoli wspaniałej, w formie fizycznej, posiadają instrukcje przypominające instrukcje do gier ze starej konsoli Nintendo, czyli z Nintendo Entertainment System, czyli z NES-a po prostu. No i odnośnie tej wspaniałej konsoli. Tak jak powiedziałem na początku, zestaw startowy. Zestaw startowy z kartą microSD XC. Dla osób, które nie wiedzą, w tej konsoli znajduje się tylko i wyłącznie 32 GB miejsca flash. Co to oznacza?
No, oznacza to, że Zelda zajmuje 13,6 GB, wszystkie patche, które do tej pory wyszły i preinstalacja, która się na tą konsolę zrzuca, że część jest na kartridżu, część jest na konsoli, żeby troszeczkę odciążyć nie tyle procesor, co odciążyć właśnie port kartridżowy. To akurat jest dobry pomysł, bo odciążanie portu poprzez to, że część informacji znajduje się na konsoli, jest spoko, ale ze wszystkimi aktualizacjami, ze wszystkimi patchami i tak dalej, na chwilę obecną 13,6 GB. 32 GB. 16, 13, 32, 13, 32. Rozumiecie? Zostaje nam trochę ponad 15 GB miejsca na zapisy gry, na dodatkowe gry, które byśmy chcieli tutaj uruchomić, na łatki i aktualizację konsoli, na łatki do gry i za chwilę z tych 32 GB zrobi nam się 0. Dlatego też najlepiej jest kupić dość dużą kartę. W tym wypadku ja zakupiłem kartę microSD XT. Dlaczego? Karta microSD XT jest troszeczkę szybsza od zwykłej karty microSD HC, a druga sprawa jest taka, że microSD XT jest łatwiej stworzyć shadow copy, nawet na większą pojemnościową. Druga sprawa jest taka, że oczywiście nie biczujcie mnie za to, bo mogę coś źle tutaj przekręcić. microSD HC jest maksymalnej pojemności 64 GB, a mnie potrzeba 128 lub więcej. Na chwilę obecną to ta konsola obsługuje microSD HC do 64 GB, zaś microSD XC, czyli taką jak ja kupiłem, do 1 TB. Wiecie, gdzie tkwi problem? Taka karta maksymalna, jaką kupicie na chwilę obecną na rynku, to jest 256 GB. Więc albo Nintendo wie, że wkrótce wyjdą takie właśnie karty, tylko że większe, albo, nie wiem, po prostu zrobili na zaś, bo wiedzą, że mogą takie karty wyjść, a nie muszą. No i tyle. Tak by wyglądał, słuchajcie, zestaw startowy Nintendo Switcha. Dla osób, które chciałyby się spytać, o jak wygląda ta konsola od środku, Mach, co o niej możesz powiedzieć? Nie wiem, bo jeszcze w nią nie grałem, to po pierwsze, a po drugie, najprawdopodobniej zobaczyć jakiś materiał, właśnie moje podsumowanie tego, co teraz gadam, osobny materiał, w którym to powiem Wam, co tak naprawdę w środku tej konsoli piszczy i co tak naprawdę możemy w jej środku znaleźć. A jak na razie, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten unboxing, taki wręcz premierowy, bo załóżmy, że premierę otwieram to na premierę, jeden dzień po premierze, a miałem go od wczoraj, no to prawie jak na premierę. Wy to widzicie, co prawda, 8 marca, jeżeli mnie pamięć nie myśli, w najbliższą środę po prostu. Więc ja do tego czasu zdążę trochę ograć, więc gdybyście mieli pytania odnośnie tego, co i jak z tą konsolą, to ja służę odpowiedzią. Piszcie śmiało komentarze, ja Wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie w miarę odpowiadać, czy to komentarzem na komentarz, czy którymś z kolejnych materiałów. Akurat tutaj nie będzie kolejnego materiału unboxingowego, tylko jakiś materiał właśnie podsumowujący Nintendo Switcha, więc jeżeli macie jakieś pytania, które są, wiecie, są, że tak powiem, do odpowiedzenia przeze mnie, najprawdopodobniej zrobię to w kolejnym materiale odnośnie Nintendo Switcha, już po premierze tak jakby. No i co, moi drodzy, to by było na tyle, dzięki Wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym, przyjaciołom, trzymajcie się, a ja lecę sobie pograć na Switchu, czy po prostu go podłączyć do kompa, także... Papa.